Sławek gra Leszka, będzie grał przedstawiciela firmy, z którą Joasia będzie walczyć. Więc ich relacja na początku będzie dość zacięta, bym tak to nazwała, ale co się okaże, to się okaże, to już zapraszam do oglądania. Czyli od trudnych relacji będzie przychodziło na coraz bardziej gładkie. Jak to w serialu bywa, musi się oczywiście wszystko zmienić, żeby się para poznała i żeby coś zaczęło się dziać. I tak też będzie. A w którą stronę zacznie się dziać, no to już się okaże w odcinkach. Sławek jest przede wszystkim wokalistą, nie aktorem. Ty również śpiewasz i twoja bohaterka również miała ostatnio okazję pokazać swój talent wokalny. Czy tutaj też będzie można liczyć na jakiś wasz ewentualny duet? Na razie nic takiego się nie wydarzyło, ale rzeczywiście Sławek jest rewelacyjnym wokalistą. Ja zresztą nie wiem, jak to było do końca, ale tak mi się wydaje, bo ze Sławkiem śpiewaliśmy razem duet na finale, na gali Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. I wydaje mi się, że tam producenci wpadli na pomysł, że może by go zatrudnić. No i Sławek, wiesz, no stara się bardzo. Rzeczywiście to są jego pierwsze kroki aktorskie, ale on ma w sobie tyle uroku, tyle ciepła w oczach, ładny uśmiech, że radzi sobie. Reżyserzy bardzo mu pomagają. Ja również staram się.